Halo, halo, hej, cześć, dzień dobry wieczór, ja jestem Edwin. Witam was w pierwszym odcinku z nowej serii z gry Marvel Avengers, które wyszło już jakiś czas temu, co prawda, do dostępu ludzkości. Ale że ja od niedawna posiadam Windowsa 10, to dopiero teraz się tym zajmujemy. Plus, szczerze powiedziawszy, po recenzjach, po ocenach i po tym wszystkim, co czytałem na temat tej gry, to jakoś tak wielce potężnie mi się do tej gry, szczerze powiedziawszy, nie śpieszyło. Bo z tego co jest mi wiadomo, ta gra jest najzwyczajniej w świecie delna. Jest słaba, jest kiepska, jest mech, co jest mało powiedziane, ponieważ traci gracza jak porypana. Co nie wróży zbyt dobrze dla gry usługi, więc coś słabo to widzę, jeśli chodzi o całą rozgrywkę. Wiem, że też jest krótka, że można ją przejść tak mniej więcej w 12 odcinków, co możliwe, że mi się uda, może trochę więcej, może trochę mniej. Pożyjemy, zobaczymy. No ale cóż, jako że jest to Marvel, jest to Avengers, no to nie mogłem obok tego przejść mimo wszystko obojętnie, no. Nie oszukujmy się. Znaczy, mój kanał zaczął się od Deadpoola, moja nazwa wzięła się od Starka, więc no nie byłbym sobą, gdybym ominął najzwyczajniej w świecie tą grę. Dlatego też sobie najzwyczajniej w świecie ją ogramy. Co z tego wyjdzie, pożyjemy, zobaczymy. Może będzie fajnie, może będzie dennie. Nie dowiemy się, jak nie sprawdzimy, tak? Tak. Dlatego też ja już więcej nie przedłużam, tylko biorę kampanię. Dla mnie klasycznie, łatwy. Kiedyś się o tym pogadamy na pewnym podcaście, o którym na razie nic nie będę mówił, bo jeszcze nie wiadomo, jak to dokładnie się rozwinie. Ale kiedy przyjdzie pora, to o nim wspomnę. Więc ja biorę łatwy, chyba że normalny. Dla tych, którzy chcą poznać historię bez większych trudności, nie, bardziej do mnie łatwy przemawia. Ja nie lubię gąbek na pociski, a wiem, że akurat normalny, trudny i tam brutalny poziom trudności, nie chodzi o to, że przeciwnicy są trudniejsi, że mają lepsze AI, są bardziej skłonni do jakichś taktyk, jakoś trzymają dystans. Nie, poziom trudności polega na tym, że masz ty mniej damage'a zadajesz, przeciwnicy są gąbkami na pociski i zadają 4 razy większy damage niż normalnie. Przepraszam bardzo, ale dla mnie to nie jest poziom trudności, tylko to jest po prostu poziom irytacji. Tak więc łatwy, dziękuję, dobranoc. Logo Marvela, a ja znikam na kadcenkę, widzimy się za chwilkę. Każdego dnia dostrzegamy coraz częściej, jak ludzie wykorzystują swoją władzę. Ale Avengersi tacy nie byli. Wierzyłam w to z całych sił. To wszystko wydarzyło się z jakiegoś powodu. Być może właśnie na to czekałam. Może w końcu jestem częścią czegoś większego. Widać most, Abu, popatrz! Już czas? Fotele się nie rozkładają. Przepiękny. Jak można nazwać most Golden Gate, skoro nie jest złoty? Pewnie jest już mnóstwo dzieciaków. Założę się, że ich opowiadania są lepsze. Rywalizacja czyni nas silnymi. A co jeśli im się nie spodoba? Co jeśli nie będzie pasować? Przecież historia musi być idealna. Po urodzeniu twój brat mówił, że masz wyłupiaste oczy. Co? Ale według mnie były najpiękniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek widziałem. Wszyscy jesteśmy niezwykli. Powinnaś być dumna z tego, kim jesteś. Kocham cię, Abu. Ja kocham cię bardziej. I jestem pewien, że wygrasz konkurs. O, wyobrażasz to sobie? Nagrodę za najlepszy fanfic zdobywa opowiadanie Avengersi kontra złe jaszczury z kanałów autorstwa Kamalikan, a tłum zaczyna szaleć. No i o to chodzi. Obiecaj mi coś. Wygrasz czy przegrasz? O, zawsze będę dobra, Abu. O, Beta. Dobro nie jest tym, kim jesteś. Tylko tym, co robisz. Jesteś kochana. Po lewej stronie widać bazę Avengers na zachodnim wybrzeżu. Niedługo wylądujemy na Chinach.
idziemy! Dobrze, dobrze, nie śpiesz się tak. Wow, to niesamowite. Idę na konkurs fanfiku! Okej, okay, dobra, zabijcie mnie. Wiem, że dubbing w tej grze już na początku daje odznaki takiego mocnego, że tak powiem, cringe'u. Takiego fest cringe'u. Zdaję sobie z tego sprawę, ja to słyszę, ja to wiem, ale będę szczery, dla mnie jest to 5 razy wygodniejsze, aniżeli napisy. To z tego powodu, jak gram, no to skupiam się trochę na rozgrywce, skupiam się na tym, co się dzieje dookoła. I trochę trudno jest się skupiać na tym, co się dzieje dookoła, słuchać tego, co oni gadają i jeszcze czytać napisy, żeby dokładnie mieć pewność, o czym oni gadają. Więc ja mimo wszystko wolę chyba słuchać tego cringe'owego dubbingu, ale mieć świadomość dokładną, co się dzieje mniej więcej i o czym oni wszyscy gadają. Ja jeszcze tak sobie tylko na szybko sprawdzę ustawienia, ponieważ jak zwykle klasycznie zrobiłem jednej bardzo ważnej rzeczy. Czyli... napisy. Nie, zaraz, to nie to. Hold up. To nie to. Napisy. Halo, gdzie by to napisy tak właściwie? To jest dobre pytanie. Wyświetlacz może jednak? Synchronizacja, anti-aliasing, dynamiczne. O, są napisy tutaj, dobra. Monochromatyczne. Chyba takie będą ok. Teraz kolor wykorzystuję różnego barwy dla każdego bohatera, bo oczywiście odróżnienie mówiącego. Wyświetla wszystkie napisy na biało. Zostawmy te białe, będzie ok. Tak więc, dobra, zapisane, dziękuję, spoko. I lecimy. Ewentualnie jak naprawdę będzie mi się to wszystko dawało we znaki, wszystkie te, cały ten dubbing i tym podobne, to wtedy ewentualnie zmienię. Na razie zostawię tak jak jest. Ale nie będę kłamał, kostium kapitana wygląda beznadziejnie. Co jak co, ale ała, jak chrupnęło, pomocy. Melduje się, kapitanie! Ona wymiata! Ciekawe, czy naprawdę jest taki wysoki. Ale zbroja Ironmana akurat jest fajna. Zawsze pozuje. Zbroja mi się podoba, maska jest trochę taka... trochę mega, ale zbroja jest fajna. Model Hulka też mi się podoba, jeśli mamy być szczery. Znaczy no, nie oszukujmy się. Dobrze, że jesteś tylko figurą. Model Hulka jakoś nie jest zbyt skomplikowany do zrobienia. Thor... Thor mi się w sumie podoba. Thor mi się podoba. Wdowa po upgrade'zie graficznym trochę lepiej, ale kapitan wygląda beznadziejnie. Kapitan wygląda beznadziejnie i tego się będę trzymał. Dobra, co tutaj mamy? Halo, dzień dobry. A muszę to przytrzymać, dobra. Witam finalistkę. Jak się nazywasz? Kamala Khan. A to mój tata. Yusuf. Khanowie, świetnie. Nie zapomnijcie wziąć udziału w polowaniu na komiksy. Zbierzcie wszystkie 5, żeby dostać wejściówkę na balkon dla VIP-ów. Mając je wszystkie, zeskanujcie telefon przy windzie i załatwione. Miłej zabawy. Nie wystarczy ci już tych komiksów. Ale balkon dla VIP-ów. Muszę. Dobra, nie wiem, czy to jest rzecz poboczna, czy to jest rzecz obowiązkowa, żeby ruszyć fabułę dalej. Ale korci mnie, żeby mimo wszystko to poszukać. Będzie się chyba aktywować zmysł taktyczny, wyświetlić znaki celów. W ogóle ja mam takie jedno bardzo proste pytanie. Czemu tak FPS-y krupią? Dajcie mi sekundkę jedną. Albo chwila, dobra, odpalmy to. Okej, okay, dobra, tu się wyświetliło, okej, okay, to będą te wszystkie komiksy obstawiam. Także sekundka. Okej, okay, dobra, wróciłem, zmniejszyłem trochę ustawienie, ale wydaje mi się, że po prostu ta gra ma tak fatalną jeszcze optymalizację z tym wszystkim, że to aż głowa mało, bo FPS-y lecą momentami na łeb, na szyję. Dobra, co mam tutaj do zrobienia? Okej, okay, mamy rękawice czarnej wdowy, spoko, i tak się celuje, tak się strzela. Klęk, 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 easy, tego nie. To w sumie było to jest nawet dosyć oczywiste i intuicyjne, szczerze powiedziawszy, spoko, rozumiem. Obstawiam, że im więcej mam punktów, tym większe prawdopodobieństwo, że zdobędę ten... Zielony. 150 punktów, żeby wygrać. Żaden problem. Wystarczy 150 punktów? Easy, ja już to zrobiłem. Halo, załatwione, dziękuję.
Ja te komiksy zdobędę bez najmniejszego problemu. Jeśli to jest poziom trudności do zdobycia tych komiksów, to dla mnie nie będzie to absolutnie żaden problem. A teraz ten komiks należy do mnie. Spoko, tu akurat była fajna płynność, ale jak wychodzę tutaj, to te FPS-y tak trochę... Teraz muszę znaleźć pozostałe. To FPS-y trochę tak dostają pierdzielca i umierają. Nie wiem, czy to jest wina optymalizacji? Czy mojego PC-to? Wszystko okej? Nie, już mam ten komiks. Potrzebuję tego z Kapitanem Ameryką, żeby mieć całą kolekcję. Czekaj, może się wymienimy, jeśli masz podwójne egzemplarze? Ha, jasne. Super, do zobaczenia. O, ja będę miał podwójne egzemplarze, a nie jest to potwierdzone, że będę miał. Ale co ja mam tutaj? Przytrzymaj, o co chodzi? Nie, nie została ani jedna sztuka. Rany! Rękawice repulsacyjne! O kurczę... Ona chyba nie jest prawdziwa, no nie? Ale to jest super! Stark by chyba... A cóż to za okropność? A, przepraszam cię. Jesteś malutka. Nie zauważyłem. Nie musisz się chować przed synem Odyna. Chociaż rozumiem ten odruch. Jak ci na imię? O, Kamala Khan. Aha. A co tam trzymasz, Kamalo? O, to promień neonowy. Rękawica repulsacyjna model 3, pierwsza miłość Tony'ego Starka. Na brodę Odyna. Robi niemal takie wrażenie jak sam Tony, co? Ale śmieszne. Zgadza się. Popatrz, to jest broń, której nie trzeba. Ktokolwiek dzierży ten młot, jeśli okaże się godny, posiądzie moc samego Thora. Zaiste. Oto różnica między błyskotkami Starka a mocą Boga. Chyba tak. Ale każdy bohater od czegoś zaczyna, prawda? Tak, tak, oczywiście. Jesteś bardzo roztropna, jak na swój wiek. Dzięki. Ty też. Kamala Khan. Zapamiętam to imię. Nie mogę uwierzyć, że właśnie spotkałam Boga Gromów. Ale jazda. Komiksy. Nagroda. Skup się. Troszeczkę nasz Toruś ma takie lekkie ego pop, ale no nie oszukujmy się, w końcu jest Bogiem, tak? No to... Nie ma się w sumie co za bardzo dziwić, że trochę mu ego wybiło. Ale biorąc pod uwagę, co się wydarzyło w jedynce, no to troszeczkę nie powinien aż tak szarżować tym swoim ego. Ale tak jak mówiłem, nie wiem czy te ała pomocy, zwiecha całkowita... Taka maksymalna, ja naprawdę nie mam pojęcia. Kapitan Ameryka i Avengersi? Starcie superbohaterów! Nie mam pojęcia, czy to jest wina optymalizacji? Czy to jest wina mojego PC-ta, który w sumie nie jest tak naprawdę aż tak słaby? Co mnie troszeczkę, to be honest, niepokoi, a skorzystajmy sobie z tego też, co mi zaszkodzi. Znowu mnie zabije, jeśli przyniosę do domu więcej pluszaków. Chciałem sobie zagrać! Bullshit! Dobra, co mamy tutaj, o co w tym chodzi? Dobra, do roboty! Jakiś quick time event, czy... A, hold up! To już? To tyle? To koniec? Halo, jaki bullshit! Akurat to mógłby wygrać absolutnie każdy. Troszeczkę i mu, że tak powiem, ciutes żałosne, no ale no bywa. Nic się nie poradzi, bywa tak już i trudno. Ale te FPS-y to będą mnie, wydaje mi się, troszeczkę lekko triggerować. Będę musiał, wydaje mi się, między odcinkami trochę pokombinować między tym wszystkim, zobaczyć z tymi ustawieniami i może troszeczkę je pomniejszyć, żeby jakoś troszeczkę na tym performance zyskać. Okej, okay, kapitan znowu się komiks z kapitanem też się wyautowały. Nie została ani jedna sztuka. Podczas II wojny światowej kapitan walnął nią Hitlera. Mega fajne. Z drogi. Przepraszam,
Ten konkurs powinien być tylko dla prawdziwych fanów. Hej, czyli nie jestem prawdziwą fanką? Też mam prawo tutaj być. Serio? Uważasz, że Avengersi czytali twoją historyjkę? Wypad, mała. Kiedy tłum, prasa i cały świat mówią, żebyś się ruszyła. Stań niczym drzewo nad rzeką prawdy i powiedz im nie. Sam się rusz. Co? Nie poznajesz? Fan by wiedział. Co? Nieważne. Spadamy. Świetnie. Skończyły im się komiksy. A wiesz, muszę przyznać, to co zrobiłaś było odważne. Dzięki. Widzę, że lubisz Kapitan Marvel. Jest poza ziemią, ale polubiłaby cię. Przepraszam, sam Kapitan Ameryka. Jestem Kamala. Kamala Khan. 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 W twoim opowiadaniu były te złe kanałowe... Jaszczury z kanałów, racja! No, tak. Thor nieźle się przy tym bawił. Podobno kiedyś musiał walczyć z takimi bestiami. Pan czytał mój tekst. Zgadza się. Ale super akcja! Kapitanie, powinniśmy iść na scenę. Tarleton się denerwuje. Widziałaś Thora? Powinien już tu być. Ja widziałam. W sensie był tam, przy stoisku Starka. Ale pewnie już go nie ma, bo sobie poszedł. Co to za dziecko? Nat, pozwól, że przedstawię ci jedną z naszych uczestniczek. To Kamala Khan, ekspertka od złych jaszczurów z kanałów. A tak. Ta akcja z pokrywą studzienki w opowiadaniu była całkiem sroga. To nic w porównaniu z akcją między panią a Madame Hydrą. Wtedy było grubo. Powinniśmy iść na scenę. Racja. Miło było cię poznać. Do zobaczenia. Do zobaczenia. To był Kapitan Ameryka i Czarna Wdowa. Chyba umrę. Ja też zaraz umrę z tego cringe'u pomocy. Mnie po prostu skręca wewnętrznie. God fucking self. Dobyty. To jest hologram, czy karton tak się miga? Powiedzcie, że to jest hologram. Powiedzcie, że to jest hologram. Powiedzcie, że to jest... Ja pierdzielę, grafika jakaś... O Boże, pomocy. Okej, tracę wiarę w to, że ta gra może być dobra, naprawdę. Tracę powoli wiarę. Mimo, że się staram, próbuję jakoś zachować to wszystko, ale tracę wiarę. Nie wspominając, kurde, o tym cringe'u, który mnie przeszywa. O, aż się pioruny odpaliły. Mało brakowało. Prawie godna też brzmi dobrze. Oto twój komiks. Dzięki! Prawie koniec. Szykujcie balkon dla VIP-ów. Zaraz. Ciotto matte kudasai. Ona podniosła ten młot. Ona kurde ten młot podniosła. I to nie jest na takiej zasadzie, że okej, jeśli jesteś odrobinkę godny, to go... ciągniesz do góry. Nie, kurde, jeśli w ogóle nie masz jakiej szansy go podnieść, to go nie ruszysz! God fucking self, ona podniosła ten cholerny młot! Co jest? Damn! Ale najzwyczajniej się ten młot podniosła, co prawda na niewielką odległość i go po chwili opuściła, ale ona ten młot podniosła! Ten fakt się liczy! God damn it, Kamala, coś ty za jedna w ogóle! Ekstra! Więcej komiksów! Nie daj się sprowokować tą błazę na dom Starka. Z telewizji! Ten dzień miał należeć do ludzi, a nie być zabawką miliarderów! To sprawa otwarta. Skup się na tym, co istotne. Nasza praca odmieni świat, George. Wiem, że nie lubisz pompy, ale to będzie tego warte. Będzie chciał kontroli. Zysków. Nie pozwolimy na to. To twoja chwila.
Dzięki pieniądzom Starka i twojemu umysłowi staniesz się bohaterem, bohaterem tych ludzi. Nie widzisz, jak blisko jesteśmy? Tutaj jesteś. Bruce. Zniknęłaś dzisiaj rano. Mam pełne ręce roboty. No ja... O co chodzi? Nie, nic. No taka mała sprawa. Mamy jakieś dziwne odczyty z tego, no... z reaktora. George, chyba miałaś rację. Może zbyt szybko chcemy go zaprezentować. Możemy jeszcze raz wszystko sprawdzić i przeliczyć? O, tak, tak, oczywiście. Dziękuję i przepraszam. Okej, okay, Banner widzę zawsze głowa na karku. Spoko. Hey, co tu robisz? Zgubiłam się? Jasne. Chodź, odprowadzę cię na imprezę. Dobra, Honda, czy mieliście z tym kolesiem pogadać o wymianie? Zaczekaj. Może wymienię go z tamtym dzieciakiem. Właśnie, miałem się z kimś wymienić, tylko nie pamiętam teraz, czy to był ten, czy on tam dalej na mnie czeka. Wydaje mi się, że to był ten sam. Nie wiem. Przebiegnę się, zobaczę. Dobra, czy tutaj będzie cały czas ten dzieciak czekał? Nie, czy to musiał być tamten w takim razie. Także wróćmy się do niego, chyba że to będzie takie teraz przekładanie się z miejsca na miejsce, wyjana z tym, wyjana z tamtym, daj temu, żeby zyskać ten komiks, który dostaniesz od tamtego, etc., etc. Czyli logika rezydenta, czyli stopąć to, żeby przejść tam, żeby móc zrobić coś innego. Ten komiks, którego szukasz. Zajebanie, wymienimy się. Interesy z tobą to przyjemność. Albo nie! Albo po prostu zyskamy wszystkie komiksy. Spoko, nie ma sprawy. Teraz muszę dostać się na balkon dla VIP-ów. Bierzcie 5 ekskluzywnych komiksów. Dobra, będę szczery. Troszeczkę, tak odrobinkę się jaram tą grą. Ona na chwilę obecną wydaje się ciekawa. Tak minimalnie. Jest taki lekki vibe, jest takie lekkie mrowienie z tyłu, takie okej, to może być fajne, ale też skręca mnie do części z tego cringe'u, który się tutaj odbywa. Ale też mam cały czas z tyłu głowy fakt, że ta gra jest do bani. Ja cały czas mam przeświadczenie, że ta gra jest do bani. Dyrektorze, nie obawia się pan, że reaktor helikariera może sobie nie poradzić z tym całym Terrigenem? W zasadzie nic o tym nie wiem. Spokojnie. Nie robilibyśmy tego, gdyby to nie było bezpieczne. Chimera to bezpieczeństwo gwarantowane zarówno przez Avengersów, jak i S.H.I.E.L.D. Dziękuję. Bruno nigdy mi nie uwierzy. Hej, mała, uważaj. Okej. Czy to nie jest coś związanego z Inhumans? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to ma jakiś związek z Inhumans. Czy to przypadkiem nie tworzy tej terraformacji? Terraformacja, to było coś innego. W każdym razie, czy to nie jest coś, co wywołuje taki efekt właśnie tego, że ludzie zmieniają się w Inhumans? Czy ludzie z jakimś genem Inhumansa, czy się w nich zmieniają? Coś ten deseń chyba było, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywało. No, halo! Skan poproszę, dziękuję. Sezamie, otwórz się przed władcą komiksów! Dajcie mi kogoś, kto nie będzie, od kogo mnie nie będzie tak skręcać w cringe'u, pomocy! Dajcie mi Starka, dajcie mi Kapitana, dajcie mi Thora, kogokolwiek, ale zabierzcie mnie od Kamali, bo mnie skręca! Autentycznie mnie skręca! Goddammit! Rozumiem, że ona się jara, też byś jarał, gdybym miał kurna... Ej, no goddammit, możliwe spotkać super bohatera na wprost, tak? Każdy by się jarał, ale goddammit, skręca mnie i tak! Skręca mnie i tak. To najlepszy dzień mojego życia. Napisali niesamowite historie, których my, bohaterowie, jesteśmy o wiele bardziej pomocni niż w rzeczywistości. To się dźwięk rozjechał z tymi... z ruchem usta, bo zabrakło kwestii, nie wiem. Halo? Dźwięk? Coś nie siadło.
Co się tam dzieje? Jezus Maria, pomocy! Nie wiem, dajcie mi sekundę. Hello San Francisco! The city of fine people, good food, and no parking. I am working on the no parking thing. Nice bag. Oh no, this doesn't look good. We should get out of here. Come. Sounds pretty big for an accident. There are no accidents. Thor, Tony, check it out. At once. Try to keep up. Grab the Quinjet net. Just in case. On it. Waiting? Yeah, obviously. Figured I'd let you catch up. Whoa! This just got a whole lot more interesting. Let's make this quick. Way ahead of you. Thor, see if you can clear a path on the bridge. Aye. Dobra, zmieniłem na szybko jednak język w tej grze z prostego powodu, ponieważ miałem takie niejasne wrażenie. Miałem takie niejasne wrażenie, że dźwięk polski się po prostu zbugował. Czy tak faktycznie było? Nie wiem. Dlatego pomyślałem, że przetestuję to i zmienię po prostu język. Naciśnij lewy kontrol, aby zrobić unik. Okej, spoko, rozumiem. Taktyczny unik, dziękuję. Czyli rozumiem, że jak się pojawi jakiś taki trójkącik nad głową jakiegoś przeciwnika, to mogę zrobić najzwyczajniej w świecie unik. Czy to będzie wszystko działało sensownie? Zobaczymy. Habdysz! Nie wiem, co ja dokładnie zrobiłem, ale to nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Wyglądało w miarę fajnie. Czy ktoś do mnie właśnie strzelił z jakiegoś pyrtka? Ty chyba do mnie strzelił z jakiegoś pyrtka. Stary, strzeliłeś właśnie jakiegoś pyrtka pistoletu do Boga. Nie wiem czy ten, w ogóle nie wiem czy zostanę przy tym angielskim języku już do samego końca jednak, czy po prostu po tym teście wrócę do polskiego. Pomyślę, zastanowię się nad tym i zobaczymy. Rzucę sobie tym młotem w tego typa, rzucę sobie młociszczem w tego typa, trzymaj stary. A mogę na przykład przyzwać ten młot? A mogę go przyzywać, spoko. A jak daleko mogę nim rzucić w ogóle? Hang on, those guns are shield issue. Dobra, troszeczkę mnie tu biją, nie powiem. Bo się zająłem tym, że rzuciłem gdzieś młot w cholerę i tak się skupię na patrzeniu, gdzie on leci. Co prawda nie miało to żadnego znaczenia, ale tak dla beki chciałem zobaczyć, jak daleko poleci ten młot. W ogóle... Mogę rzucić tak po prostu w to? O, dysz! Nie o to chodziło. Ale... Wyglądało fajnie, mimo wszystko. W ogóle tak się strawiam. Ten młot z perspektywy normalnego człowieka, on musi ważyć paręnaście, jak nie parę tysięcy ton. Wyobraźcie sobie dostać czymś takim w klatę. To powinno zmiażdżyć po prostu twoje... żebra, płuca, serce i absolutnie każdy inny nawet rząd wewnętrzny na po prostu naleśnik. Nie sobie nawet zadam, że dostaniesz czymś takim szczękę. Ona powinna ci odlecieć kurwa na 5000 km w ogóle. A on sobie wymachuje tym młotem na byle kogo. Pomocy! Furia Wojownika. Naciśnij jeden, aby zdolność bohatera Furia Wojownika. Okej, co to jest? Okej, niezłe. Całkiem. Nie zaprzeczę. Wygląda imponująco. No już, ten dostał młotem. A ja w ogóle mogę kierować tym młotem. A czy ja mogę to zebrać? Coś jedzie. Coś jedzie, coś przyjechało. W ogóle mam życia i Romana obok. Okej, a jak się... No chodź tu, młotek, do mnie. Ha, ja mogę faktycznie tak robić. Beka trochę. Trochę imo beka, ale w sumie sensowne.
I teraz przyciągnięcie do tego, rzucę sobie jeszcze w tego kolesia. No dobra, chłopaki, bo troszeczkę sobie zaczęcie folgować, więc może... Może tak ruszymy, ruszymy do boju, co wy na to? Ale oberwa tym młotem, ała! Ty też trzymaj, bo czemu nie? Dobra, mamy Ironmana, mamy również zapis, więc ja sobie... Nie mogę skorzystać nawet z faktu, że mamy zapis! Pomocy! Halo! Halo, pomocy, bo ja chciałbym zakończyć odcinek, a żeby to zrobić, chciałbym zapauzować grę! Halo! Dobra, nie będzie mi dodane chyba dopóki nie wyląduję, a nie wyląduję pewnie dopóki nie zestrzelę absolutnie wszystkich przeciwników dookoła. Jezus Maria, FPS-y to umierają jak porypane! Dobra, ewidentnie trzeba będzie troszeczkę pokombinować z ustawieniami, bo w chwili obecnej to jest jedna wielka, przesadna i może tak powiem tragedia. Czy ja mogę przyspieszyć w jakikolwiek sposób? Przydałoby się, bo troszeczkę mi odlatują i trochę ciężko jest z nich trafić mimo wszystko. A oni cały czas non-stop przylatują! Dobra, czy ja mogę? Halo? Escape! Chciałbym escape! Dobra, escape! Okej, okay, dwójkę poproszę? A bo to jest Unibeam! Okej, okay, czyli dwójka to Unibeam! A czy ja mógłbym teraz zapauzować? Teraz mogę. Dobra, także tutaj kończę. FPS-y mordują, to jest ewidentne. Gra na razie jest w miarę na razie jest okej, okay, na razie nie narzekam, na razie mi się podoba. Trochę skręca mnie screenshot, trochę mnie zaniepokoiło to nagłe zaniknięcie audio. Nie wiem, czy to jest wina polskiego dubbingu, czy to jest po prostu coś się powiksowało. Nie wiem. Na chwilę obecną jest... Sama gra jest, wydaje mi się, w porządku. Jak będzie dalej, to się okaże. Jeszcze się będę też musiał zastanowić, czy będę grał po polsku, czy jednak po angielsku zostanę. Nie mam pojęcia, co to właśnie był za dźwięk. Nie wiem. Kończę. Mam nadzieję, że ten film się spodobał. Jeśli tak, będziecie zostawić łapkę w górę, by to poinformować. Jeśli że tego nie robicie, a seria z Marvel Avengers wam przypadła do gustu, chcecie sobie razem ze mną ją przetestować i zobaczyć, co z tego wyniknie. Zostawcie suba na kanale, by was nic nie ominęło. A my co? Widzimy się już wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć!